Andrzej Grzebyk dla portalu Fightsport. Andrzej, dyskusyjny werdykt, tak bym powiedział. Nie zgodzę się z nim nigdy w życiu, na pewno będziemy robić protest. Nie wydaje się, że przegrałem tej walki. No co on zrobił naprawdę, bo sami zobaczcie. Obalał, co z tego, że obalał, jak ja to obalenia wybraniałem i stawałem do góry. To nie jest żadne, że na punktację, jeśli mnie obalił, a nie skontrolował. Wydaje mi się, że to nie jest, powinno być punktowane, prawda? W stójce dostał to prawie knockdowna, tam się zachwiał, nie? Braku paru celnych ciosów, byłoby koniec, nie? A że, no co, wpiął się za plecy? No trudno, może drugą rundę dałbym na remis, na pewno nie przegrałem. Pierwszą wygrałem, no i trzecia. Wydaje się mi, że z lekką jego by najsprawiedliwszy remis. Dali zwycięstwo jemu. Nie wiem dlaczego, szacunek dla nich. Przeanalizujemy i prawdopodobnie będziemy się odwoływać. Większość kibiców tutaj typowała, że to jest remisowa walka. Tutaj nie chodziło o to, że to jest Włoch, ty jesteś Polakiem, jesteśmy na gali w Polsce, ale wynikało tak, powiedzmy, z tego, co powiedziałeś, że zadałeś mocniejsze ciosy. Powiedz mi, gdzie czułeś tą swoją przewagę? Na pewno w pierwszej rundzie wygrałem zdecydowanie tą rundę. Kopałem, może nie boksowałem dużo, ale na pewno kopałem dużo celnych ciosów, kopnięć. Drugą rundę zachwiał się, no potem się wpiął, remisowa moim zdaniem. No nie wiem, ciężko mi teraz powiedzieć, jest go na gorąco to wszystko. Wydaje mi się, że ja go chłonę. Przeanalizuję to parokrotnie i zobaczymy, podejmę decyzję, co dalej, nie? Jakoś tak się składa, że zawsze jestem przy twoich najcięższych walkach w życiu. Przy wszystkich niemal byłem. Ta ostatnia z Wierzbickasem była bardzo ciężka, ale tu chyba rywal jednak półkę wyżej. Powiem tak, czy półkę wyżej? Nie powiedziałbym. Ani siły nie czułem jego jakoś takiej strasznej. No mówię, no obalał, nie kontrolował. No co to za obalenie moim zdaniem, no. Zobaczcie na walkę z Pietrzakiem. Pietrzak obalił, skontrolował. Należało mu się wygrana runda i ja tam wygrałem niejednogłośnie. Ale tutaj, no way, nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że przegrałem tą walkę, nie? Andrzej, gratulujemy ci. Fajna walka, podobała się chyba kibicom. Naprawdę twardy kawałek MMA. Myślę, że nikt nie był rozczarowany tym pojedynkiem. I cóż, życzymy ci protestu udanego. Protestu, żeby się, powiedzmy, przeanalizowali sędziowie to jeszcze raz. No i cóż, widzimy się pewnie na kolejnej walce. Myślę, że na pewno się widzimy. Tak jak mówię, na pewno będzie ten protest. Mi się wydaje, że na pewno nie przegrałem, jak coś to walka remisowa. Nigdy się nie zgodzę z werdykiem przegranej, tak samo jak z Livio Victorano. Tam nie składaliśmy protestu, żałuję, bo też nie przegrałem walki. No ale co, no dobra, żyjemy dalej, walczymy dalej, nie łamiemy się. To jest sport, jeden wygrywa, drugi przegrywa. Chociaż dalej nie mówię, że się nie zgadzam. Na sam koniec chciałbym pozdrowić wszystkich moich sponsorów. Badhouse, Lombardu Górala, Panoramix, Les Drup, Zoe Iguana, Rollpack, Szłoda Szlachecka. No i wszyscy, którzy byli ze mną, szczególnie kibicą, bo naprawdę przyjechało ich sporo tutaj, mimo że mamy 500 km, to w liczbie 90 osób pojawili się tutaj dla mnie. Wielki szacunek dla nich i dla wszystkich kibiców, którzy mieli nadzieję, że wygram i byli za mną. Bardzo wam dziękuję. Słyszeliście, Andrzej Grzebyk dla portalu Fightsport przegrał, ale na kartach punktowych nie składa broni. I cóż, widzimy go przy kolejnej najcięższej walce w życiu. Dziękuję bardzo.